Dzień dobry, witajcie w kolejnym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do psalmu 66, który przez tłumacza Bożego Słowa zatytułowany jest Pieśń Wdzięczności za ratunek. Tak naprawdę ta pieśń wdzięczności mówi nam, pokazuje nam, jak powinno i czym powinno charakteryzować się nasze życie jako uczniów i naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza część tego psalmu, czyli ten początek tego psalmu, zachęca nas do tego, żebyśmy uwielbiali Boga. Wiwatujcie na cześć Boga, mieszkańcy całej ziemi. Śpiewajcie na chwałę Jego imienia. Swą pieśnią uwielbiajcie, oddajcie Mu cześć. Powiedzcie Bogu, zdumiewające są Twoje dzieła. Z powodu Twojej wielkiej mocy kulą się przed Tobą wrogowie. Cała ziemia pokłoni się Tobie. Zagrają na Twoją cześć, zagrają na cześć Twojego imienia. A więc psalmista zachęca nas do tego, żeby nasze życie charakteryzowało się uwielbieniem dla Boga, wywyższeniem Jego potężnych dzieł, które możemy obserwować swoim życiem, ale zarazem też, że wszystko, co robimy, ma być w naszym życiu uwielbieniem dla Boga, więc każdy aspekt naszego życia powinien być aspektem, który uwielbia Boga za to, kim On jest, za Jego potężne dzieła, za zdumiewające dzieła, za to, że pozwolił nam i dał nam kolejny dzień z Jego łaski, w którym możemy oddać Mu uwielbienie. I kolejne fragmenty, które poruszyły moje serce dzisiaj, to werset 16 i 17, który mówi o tym, że mamy mówić i dzielić się swoją wiarą z innymi, opowiadać o tym, w jaki sposób Bóg troszczy się o nas codziennie. A więc mamy składać świadectwo tego, jak Bóg działa w naszym życiu. Zobaczcie, jak ważne jest to, żebyśmy również między sobą, jako chrześcijanie w swoich wspólnotach, dzielili się świadectwem tego, jak Bóg codziennie działa w naszym życiu. Psalmista mówi w 16 i 17 wersecie: podejdźcie wy wszyscy, przeniknięci bojaźnią przed Bogiem. Posłuchajcie, co uczynił mi Pan. Wołałem do Niego z ustami, wywyższałem Go własnym językiem. Podejdźcie, posłuchajcie, co uczynił Pan. I my właśnie mamy zachęcać innych do tego, żeby posłuchali o naszej wierze, o tym, jak Bóg działa w naszej codzienności. Ale również psalmista w 18 i 19 wersecie mówi tak: gdybym w swoim sercu tolerował nieprawość, Pan nie wysłuchałby mnie, lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na moją modlitwę. Nie możemy tolerować nieprawości w swoim sercu jako naśladowcy ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nie możemy żyć wbrew Bożemu Słowu i temu, co Bóg do nas mówi poprzez to Słowo. Jeżeli żyjemy nie tolerując nieprawości w swoim życiu, to możemy być pewni tego, że Bóg wysłucha naszej modlitwy. To możemy być pewni tego, że Bóg będzie przychylny naszym prośbom i odpowie na nasze wołanie. A więc jako chrześcijanie mamy zdecydowanie odciąć się od grzesznego postępowania i żyć jako święci i uświęcający każdy swój dzień. To jest jedyna możliwość tego, żeby Bóg przychylił się do naszej modlitwy. Zdecydowanie nie tolerować nieprawości w swoim sercu. Zdecydowanie odciąć się od swojego grzesznego postępowania. Ale gdyby zdarzyło nam się zgrzeszyć, tak jak mówi Boże Słowo w pierwszym rozdziale i pierwszym liście Jana, w 9 wersecie i dalej, to mamy orędownika Jezusa Chrystusa, do którego mamy przyjść i wyznać nasz grzech, a Bóg oczyści nas z naszej wszelkiej nieprawości, naszej nieczystości. Dlatego też chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, żeby nasze życie charakteryzowało się właśnie tymi trzema cechami: uwielbieniem, mówieniem świadectwa i całkowitym odcięciem się od grzesznego życia, a więc nietolerowania w swoim życiu nieprawości. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan nas pozwoli.